dobry. Witajcie w Codzienniku Biblijnym. Pozdrawiam Was serdecznie z Kościoła Ewangelickiego Łaski Bożej w Poznaniu. Przeżywamy dziś piąty dzień czerwca, piątek, a hasła biblijne, jakie zostały wybrane na ten dzień, pochodzą z psalmu 42 oraz z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Psalmista tak wyznaje: łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Zaś apostoł Paweł pisał w drugim liście do Koryntian: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Moi drodzy, psalm 42 opowiada o człowieku, który wątpi. Jest to opowieść o człowieku żyjącym z Bogiem, który zmaga się z wątpliwościami. Te wątpliwości znalazły swój wyraz w pytaniu, które przed chwilą słyszeliśmy. Gdzie jest Bóg Twój? Oczywiście ta wątpliwość i to pytanie nie zostało wyartykułowane przez autora tekstu, psalmistę, męża Bożego, ale przyszło z zewnątrz. Przyszło ze strony ludzi jemu współczesnych. Co więcej, w tym pytaniu daje się odkryć ironię i prześmiewczość. Czy nie widzisz, czy nie dostrzegasz? Oto cierpisz, jesteś nieszczęśliwy. Gdzie zatem jest Twój Bóg? Dlaczego nie reaguje na Twoją życiową sytuację? I te wątpliwości znajdują w końcu wyraz w tym, o czym czytaliśmy wcześniej, że oto łzy stają się pokarmem dla psalmisty zarówno w dzień, jak i w nocy. Ale te łzy są drogą uzdrowienia, drogą prowadzącą na nowo do Boga. Oto psalmista wykazuje odwagę, otwartość i zgodę na to, aby wejść w dialog z tymi wątpliwościami. Jak słyszeliśmy, opłakuje samego siebie, swoją życiową sytuację, przepłakuje swoje wątpliwości, ale przez to wchodzi w te wątpliwości. Przedziera się przez każdą kolejną wątpliwość. Płacze, cierpi, duchowo walczy, ale na końcu tego wszystkiego odkrywa zaufanie. Bogiem to nazywamy. Dlatego na końcu tego psalmu odnajdziemy poruszające wyznanie. Duszo moja, ufaj Panu. W pewnym sensie dopełnieniem tej drogi uzdrowienia, drogi oczyszczenia są słowa, które znajdujemy w drugim liście do Koryntian. Oto apostoł Paweł, podobnie jak psalmista, chce nam pokazać, że kiedy człowiek wejdzie w dialog z samym sobą, ze swoimi słabościami, wątpliwościami, ale też kiedy będzie miał zgodę na to, aby zejść w końcu z tronu władcy świata, aby w pewien sposób wyrzec się prawa do tego, by być Panem świata, ludzi, aby kontrolować wszystko i wszystkich. Kiedy wykaże się gotowością, by wejść w słabości,
aby wejść w wątpliwości, by następnie przepłakać to wszystko, co jest trudne, bolesne, momenty krytyczne, życiowe kryzysy, to wtedy na końcu tego wszystkiego człowiek odkrywa zaufanie, odkrywa Boga, a wówczas Bóg przychodzi ze swoją mocą i może objawiać swoją chwałę w życiu człowieka. I to jest dobra Ewangelia, dobra nowina, która pozwala nam dostrzegać Bożą siłę i Bożą moc w naszych słabościach, w naszych wątpliwościach. I z tymi refleksjami zostawiam was, moi drodzy, na ten dzisiejszy dzień, ale też na całe wasze życie, życząc wam pięknego, pogodnego i błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.